Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku zostaw lajka, zostaw suba. Co to będziemy robić? To znaczy ja będę robić. Będę robić znowu pasztetową wędzoną, ale tym razem będę wędził w jelitach przeznaczonych do tego właśnie wędzenia. Czyli to ja Wam za chwilę to zresztą pokażę, jakie to będą jelita po wstępnym obrobieniu tego właśnie mięsa. Do tej pasztetowej swojskiej będziemy potrzebowali tłuste mięcho, boczek. I tu mam taki boczek, czyli 2 kg takiego właśnie boczku bez skóry tłustego. Będziemy go sobie kroić na kawałeczki takie, żeby nam weszły do maszyneczki i do garneczka będziemy przekładać. Będziemy za chwilę to gotować z dodatkiem kilku kulek ziela angielskiego i kilku liści laurowych. Do tego dodamy też trochę zwykłej soli, którą też tu mam. I będziemy to gotować do miękkości. Nie parzyć, tylko gotować w tym przypadku. Trochę nam się to wytopi. W sensie puści tłuszczu, że będą takie pływać nam po wierzchu te, jakby to powiedzieć, warstwa tłuszczu, oczka tłuszczu. Dobrze powiedziałem, moja dworna operatorka mojego najwspanialszego telefonu? Źle powiedziałem. To jak mnie powiedzieć? Tłuszcz, o to ci chodzi, że o to ci chodzi? Nie, że najwspanialsze operatorki. A o to chodzi. Dobra, niech się tam będzie. Więc tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o samo mięso, to tylko będzie boczek. Też będziemy mieć do tego wątrobę. Wątroby jest 0,5 kg. Tu jest ta wątroba. Też sobie ją za chwilę pokroję na drobniej. Wątrobę będziemy dawać na sam koniec. Ona będzie tylko parzona. Czyli 2 kg boczku. Może być pod gardle, ale w tym przypadku jest to boczek. Ostry nóż oczywiście najlepiej. Tak jak na przykład ten, który ja tu mam. Jest bardzo ostry. 80% mięcha, 20% wątroby, czyli w sumie daje nam razem 100%. Czyli takie proporcje będą do tej pasztetowej, którą właśnie widzicie w miniaturce. Kochani moi, teraz to. Wątroba za chwilę, albo od razu, o, 0,5 kg. Wątrobę na drobno, żeby potem tylko ją sparzyć dosłownie przez chwilę, żeby nie była podeszwa. O, takie kawalędziki. Tu jest troszkę może przy duży tego na pół. Ło. Raz. Oczywiście taka pasztetowa, to ja Wam powiem. To jest pasztetowa, nie jakieś tam. Proszę, coś dla mnie robisz, a nie taką kiełbasę dla siebie. Ja? Tak mówisz? Okej, dobra. To ładujemy teraz to tu. To tu. To tu. Czas na kilka kulek. Nie będę brudził paczki. Powiedzmy 4 kulki ziela angielskiego, 2 takie dość duże liście. Wody wlewamy tyle, żeby nam to zakryło. Dajemy jedną dużą łyżkę soli zwykłej kuchennej, dlatego że później i tak będziemy to doprawiać. Stawiamy na gaz i gotujemy do miękkości. Po tym czasie już mięso jest powiedzmy miękkie. Teraz dodajemy wątrobę. Proszę bardzo, tak żeby ją sparzyć. Czyli tak, wątroba weszła do garnuszka. Teraz poczekajmy aż. Nie wyłączyłem jeszcze oczywiście grzania. Chwilunia, momentunia, aż to ruszy tutaj. O, rusza od nowa, tam widać. I teraz wyłączamy grzanie. Dosłownie 5 minut. I odławiamy wszystko. Oczywiście też musimy, tutaj widać ziele angielskie. Tam gdzieś liść laurowy pewnie też. Gdzieś na pewno jest. No ale dobra, odławiamy to wszystko i będziemy to po wystudzeniu mielić. Ale zanim będziemy mielić, to jeszcze sobie to wszystko wysudzę, bo bardzo gorące, jak widać, paruje. O! Wywaru na razie nie odlewamy, dlatego że może nam się przydać. Dobra, czekamy jak ostygnie. Sitko makowe założone. Zanim będę mielił, to kilo 700, czyli było 2,5 kg łącznie wątroby z boczkiem po
zagotowaniu kilo 700, więc trochę ubyło. Ale ja do tego kilo 700 po zmieleniu, po pierwszym zmieleniu doleję wywaru, który mam tu przygotowany, tak żeby było 2 kg, żeby była smarowna ta pasztetowa, wędzona. Zanim zacznę mielić, to przygotuję sobie w tym momencie już jelita. Są to jelita... Pokaż, jakie to są jelita. One są już gotowe i one są idealne do tego typu rzeczy. No, właśnie. Jelita to już mogłeś wcześniej sobie przygotować, jak się gotowało, tak jak według zaleceń. Nie będziesz mi gadała, co mam robić. A to nie ja, to pan Łukasz. No. 3 sztuki. O, tych jelit. I teraz za chwilę sobie je zaleję wodą. Tu już mamy odcinki gotowe, różne, powiązane z jednej strony. Więc zaraz to wszystko. Wiktor, masz to, co? Możesz, jak możesz. Masz. Postaw na zle, dobrze? Okej. Okay. To też masz. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I teraz mielimy oczywiście, tak jak mówię, pierwszy raz przed przyprawami, a drugi raz po dodaniu wywaru i przypraw. A jakie przyprawy, to za chwilę. Podajmy tutaj wątroba. Wagę, żebyście widzieli, pokaż tą naszą brudną wagę, starą wagę, ile tego jest. I teraz tu mam wywar, mięso raz zmielone, dolewamy ten wywar, w którym gotowało się mięso i parzyła wątroba. Do 2 kg, żeby te proporcje przypraw były. Ole, pokaż, jak to na dwójkę strzeli. Ucie. Jeszcze kropelka. Jaś? 2 kg mamy tego całego farszu na tą wspaniałą pasztetową. Wyłączamy wagę na boczek i za chwilę czas na przyprawy. Zaczniemy od pieprzu, a więc pieprzu damy 3 gramy na 2 kg, czyli 1,5 grama na 1 kg. Tylko to jest pieprz drobno mielony, żeby to było... O, okej. Ja mam wagę z jednym miejscem po kuchynku. Więc jak ktoś ma wagę tak zwaną jubilerską, to będzie dokładniej mógł zważyć. Z pieprzem nie ma co za bardzo przesadzać, dlatego że żeby nie przedobrzyć. Pieprz ziołowy. Pieprzu ziołowego damy 1 gram na 1 kg, czyli 2 gramy. To będzie taka doprawiona pasztetowa. O, 2 gramy. Dobra. No właśnie. Mogłeś skończyć na pieprzu, a nie zacząłeś od pieprzu. O Jezu. Za każdym razem tak, nie? No. Pieprz ziołowy. Co za przyprawy, masakra. Czosnek granulowany premium. 2 gramy na... Nie, ja się nie mogę wąchiwać, bo zakichnę znowu. Na kilogram, więc 4 gramy. Wszystko oczywiście w opisie będzie. Tu chodzi najbardziej o to, 4 gramy, proszę bardzo, żeby to była pasztetowa wędzona. Jelita się moczą oczywiście. Zaraz sobie przyprawimy, wymieszamy, zmielimy raz jeszcze tą pasztetową. I wtedy ta jelita... Ona nam postoi, dalej tam się... O Jezu. Pomagaj. Ja wiem. Co to jest? 3 gramy, czyli 1,5 grama gałki muszkatołowej na 1 kg. Jeszcze troszkę. Jeszcze kaciupinka. O, i tak tyle. 1,5 grama na 1 kg. Przypominam raz jeszcze. I Mare Janek, czyli Majeranek. Oczywiście tu jest, jakby to powiedzieć, można dużo, można mało, można wcale, jak kto lubi. Ale trzeba 2 gramy, to jest takie minimum, na ten kilogram. To jest 2 gramy, czyli 4 postaczyło na te 2 kg.
O, ten majeranek też tutaj damy. On jest, że tak powiem, jeszcze nie rozkruszony, bo można by go tak w dłoniach, powiedzmy, rozetrzeć, ale będzie mielone z tym wszystkim. I teraz tu jeszcze jest sól. Jeśli chodzi o sól, to musimy pilnować tego, żeby to było lekko przesolone, dlatego że po sparzeniu, bo będziemy to parzyć przed wędzeniem i przed suszeniem, przed wędzeniem i smak się jeszcze zmieni, więc tak to będzie. To sobie wstępnie rozmieszamy. Trzeba będzie to troszkę pewnie spróbować. I oczywiście konsystencja będzie zupełnie inna, jak to przelecimy raz jeszcze przez to siteczko. Taka swojska pasztetowa. Jeszcze ją walniemy. Fajnie te jelita są właśnie, bo to nie jest, jakby to powiedzieć, takie jak to kiedyś tam robiłem, te wiankowe. Wiankowe to lisieckie, to jest zupełnie coś innego. A tu mamy w tym przypadku, wiesz co, ja to zrobię tak, że ja to zrobię już ciemno. Tu nie podaję proporcji, dlatego że ma być lekko przesolone, a jak to lubi bardziej słone, to da więcej, kto lubi mniej słone, da mniej, więc jak tam kto chce. Ale pachnie, co? Pasztetuwa, będzie, że ho. O, właśnie. Oczywiście ona jak stoi, to ona też jeszcze się nam przegryzie z tym wszystkim, co było dodane. Ale tak, ja to zrobię, spróbuję tą łyżką od tych przypraw. Uważasz, że to był dobry pomysł łyżką od soli to brać? To nie był dobry pomysł. No właśnie. Bardzo słone, bo łyżka była od soli. Troszkę sytne, minimalnie. Tyle. I już to mieszam, mielę i gotowe, bo pyszne, pyszność, 20% wątroby, 80% boczku, pustego boczku i jelito takie proste, idealne do wędzenia i robicie takie cudo. Dobra, Micha i lecimy drugi raz. Drugie mielenie za nami, teraz chwilę nam to postoi i idzie to w jelita. I farsz mamy w nadziewarce teraz. Jelitko pierwsze i lecimy. Oczywiście tego nie przebijamy. Ma być pięknie, ma być wspaniale, ma być cudownie. I robimy pasztetówy takie, że ho, ho. Zawiązujemy oczywiście na końcu. O, takie coś. Sznureczek też już tu przygotowałem. Proszę bardzo. Od razu to spętam sobie. Wiem, że zaraz będzie ktoś tam, ale ja bez zębów nie dam rady. I tak to będzie wyglądało. Więc tak właśnie robimy. Ściupałek. Jest daleko tam żyćki. Moje Boże. Pyk. Tu obcięte, tu troszkę skracamy, żeby nie było, że coś odleci. I tak robimy te pasztetóweczki. Potem oczywiście sparzymy chwilę, tylko dlatego, że one były gotowane do miękkości. Lecimy z następnym. To jedno faktycznie jest proste, ale te dwa nie do końca. Teraz będziemy to parzyć 30 minut w 80 stopniach. Odwieszamy na kij do lekkiego osuszenia. Podpalamy wędzarnię. I wędzimy do pięknego koloru, takiego ładnego, żółtego, złotego, jak to pasztetowa wędzona. I gotowe. I już mamy wędzarni po tym sparzeniu, po osuszeniu i tak jak widzicie, ta jedna pasztetowa nam się troszkę skróciła. A to dlatego, że tu od dołu to, co przyciąłem, te sznurki, które były te jelita zawiązane w opakowaniu, się rozwiązał podczas parzenia, jak zwykle moja najwspanialsza operatorka miała rację, ja nie mówiłam, więc
jakby coś, to nie ucinajcie tego, utniecie to po tym, jak już produkt będzie gotowy. Dym mi tak w oczy nawala, że normalnie masakra. Dym leci, tak jak widzicie, podłożone klocuszek, przemykamy i wędzimy. Oczywiście dym praktycznie bez temperatury i do koloru, jak to paszetowa wędzona. Jest prawie ciemno. Dymu dużo. I teraz tak. Tak to wygląda. Coraz lepiej wygląda. Ale zrobimy to tak, że ja to zostawię do rana. Ta wędzarnia wygaśnie za jakiś czas. Temperatury tu praktycznie nie ma żadnej. Jak sobie to powisi do rana, rano to wyciągam. I rano powiem Wam przy testowaniu, ile to, od której godziny to się wędziło. O, może tak lepiej. Od godziny 17 wczoraj, czyli powiedzmy do godziny 23 ta wędzarnia była uruchomiona, gdzie dym się ulatniał, później wygasło, było do rana, teraz mamy rano, wyciągnięte, wygląda pięknie, a pachnie jeszcze lepiej. W całym domu zapach pasztetowej wędzonej. Więc, kochani moi, jeszcze raz odnośnie tej pasztetowej. Jest o połowę krótsza, gdyż... nie mówiłam? No, nie mówiłam. Nie ucinajcie tych sznureczków, które są oryginalnie z tej strony, w tej pasce z jelitami, bo może Wam się wydarzyć, że podczas parzenia sznureczek się zsunie i będzie tak, jak jest właśnie tu. Dobra, chleb oczywiście tu jest też swojski, ja go nie piekłem. To był piekł moja najdroższa operatorka mojego najcudowniejszego telefonu. Dobra. Odwrotnie to powiedziałeś. No tak, najdroższą, to chyba już źle powiedziałem, coś? Najdroższa operatorka najcudowniejszego telefonu. Coś ci się nie podoba? Zwolnij cię, naprawdę. Grabisz sobie. Dobra, to zdejmiemy. Te dwie. A tą jedną otworzymy. Pachnie ładnie, co? Przegruję tu. O jest. Jo, dobra, to teraz tak. To weźmiemy albo nie z tego. Zobaczcie, jaka jest. Motam się. Położę na ten. Na tą deskę. Zobaczcie, jaka jest smarowna. Co? Dlaczego nie możesz stamtąd? To się rozlatuje ten twój chleb, ci powiem. Wiesz o tym? Mój chleb się rozlatuje? A co? Za bardzo docisłem? Nie, no tak, oczywiście. Twoja pasztetowa jest taka... No jaka? Zobacz, jak się smaruje. Zobacz. Widzisz to? Normalnie. Dobra, smaruj szybciej, bo telefon masz. Tak? Ten? Tak. O mój Boże. Przepychota. Polecam Wam taką pasztetową. Przepis na wspaniałą wędzonę. Oczywiście, jeśli chodzi o przepis na tą pasztetową wędzonę, macie w... Zostaw już te paproszki. W opisie filmu. Naprawdę pyszna. Kochani, jeśli film Wam się podobał, łapa w górę, komentarz, subskrypcja, jeśli ktoś nie subskrybuje, oczywiście. Wszystkie rzeczy, czyli jelita, przyprawy dostaniecie w sklepie Jelux Polska, link do sklepu Jelux Polska w opisie, jak również kod rabatowy Kostrzewski 10, z którym jest 10% taniej. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam serdecznie wszystkich na tą grupę. Dzwoneczek tam gdzieś Wam się pojawi jeszcze na YouTubie, to go też wciśnijcie, żebyście byli informowani o wszystkich nowościach na tym kanale. Pyszna pasztetowa. Jeszcze raz polecam. Pozdrawiam. Cześć.